Pan Damian Pławecki, trener zespołu Beskid, Jerzy Godzina jest naszym gościem. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry państwu. Panie trenerze, niewiele zabrakło wczoraj, żebyśmy się nie spotykali rano, ale spotykalibyśmy się po południu. Czy martwi się pan z tego powodu, czy to panu spędzało sens powiek, czy raczej podeszliście do tego z uśmiechem, że tak po prostu musiało być? Szczerze mówiąc tak, przyjechaliśmy tutaj z takim założeniem, spróbować coś wygrać. To jest dla nas pierwszy taki duży turniej jak dzisiaj. Czujemy niedosyt na pewno, bo była duża szansa, mieliśmy wszystko w swoich rękach, a niestety ten mecz przegraliśmy. Dlatego postanowiliśmy sobie, że dzisiaj tą grupę po prostu wygramy. No i się udało. Właśnie, bo jesteście już naprawdę coraz bliżej zwycięstwa. Jeszcze o niczym oczywiście nie przesądzamy, bo jeszcze trwają te mecze. Natomiast czy poziom, jaki jest na turnieju Smoka, zaskoczył was, czy raczej właśnie takiego się spodziewaliście poziomu po takim dużym turnieju, jak pan wspomina? Na pewno poziom jest wysoki i tego się spodziewaliśmy. Właśnie przyjaźń z takim nastawieniem, że będzie bardzo ciężko, ale wydaje mi się, że w pewnych momentach gry podołaliśmy temu wyzwaniu i ja jestem z tej gry zadowolony. Mogłoby być zawsze wiadomo lepiej. Mimo wszystko uważam, że takie granie z drużynami obcymi, na przykład z Ukrainy, ze Słowacji, to jest dla nas cenna lekcja, nauka na przyszłość i myślę, że to nie jest nasz ostatni turniej tutaj. A czy gracie właśnie w takim modelu gry, czy gracie na takie bramki, czy gracie na co dzień na hali, czy hala w okresie zimowym jest wam obca? Gramy na hali jak najbardziej, tylko niestety nasza hala jest dużo mniejsza. Bardziej preferujemy grę na Orliku, bądź na trawie już dłużej, no ale wiadomo, okres zimowy jest taki, że musimy grać na hali, a hala nam chyba sprzyja w miarę. A skoro pan wspominał już o kolejnych edycjach turnieju Smoka, że przyjedziecie, na pewno będziecie chcieli przyjechać na turniej Smoka, czy właśnie z tym samym rocznikiem, czy również z innymi ekipami, czy prowadzicie w ogóle w klubie również inne roczniki? Wie pan co, na ten moment mamy wszystkie roczniki poza juniorem młodszym, od krzata po juniora starszego. Ja sam prowadzę 3 roczniki i będę na pewno chciał tu przyjechać młodzikami i orlikami, a jak się uda, to na pewno z naszym rocznikiem też. Trzymamy kciuki w takim razie, żeby się udało nie tylko przyjechać, ale również wygrać i żeby tym razem awansować do tej upragnionej Ligi Mistrzów. Dziękujemy panie trenerze, powodzenia i mamy nadzieję, że do zobaczenia na kolejnych edycjach. Dziękuję, do zobaczenia.